Cześć, z tej strony Jarek Wodek ze sklepu internetowego juchcik.pl. W dzisiejszym filmie pokażę Wam kolejne narzędzie. Jest nim szydło automatyczne. Dość często pytaliście nas, w jaki sposób korzystać z tego narzędzia, więc dzisiaj w formie filmiku Wam to zaprezentujemy. To narzędzie przychodzi do Was z dwoma igłami, szpulką nici oraz kluczykiem. Wszystko to, oprócz nici, można schować tutaj w tej odkręcanej części rękojeści. Weźmy sobie jedną igłę, weźmy kluczyk, bo to nam będzie potrzebne. Aby zamontować całość, najpierw musimy wyciągnąć nić. Za pomocą kluczyka odkręcamy śrubkę. I wyciągamy nić. Teraz po odwinięciu części nici przełożymy ją przez otwór, który znajduje się w tej części. Wyciągniemy ją tutaj. Kiedy to już zrobiliśmy, możemy na nowo zakręcić śrubkę, montując nić. Ukręćmy ją sobie kluczykiem. Teraz pozostaje nam jedynie zamontować igłę. Nie ma w tym nic trudnego. Rozkręcamy sobie tutaj delikatnie tą głowicę trzymającą. Wkładamy igłę i za pomocą kluczyka dokręcamy głowicę, mocując, blokując tym samym naszą nić. W igle znajduje się specjalny rowek. W tym rowku będzie się chowała nić w trakcie używania szydła. Aby jednak skorzystać z szydła, musimy najpierw wziąć i przyciągnąć igłę, znaczy nić, przez ucho. W ten sposób zamontowaliśmy i przygotowaliśmy szydło do pracy. Przejdźmy zatem do pracy. Aby przystąpić do pracy, potrzebujemy jeszcze wyciągnąć odpowiednią ilość nici. Dobrze, zacznijmy zatem szyć. Wbijamy igłę i za pierwszym razem wyciągamy nić, którą wcześniej sobie przygotowaliśmy. Wyciągamy szydło. Przytrzymujemy sobie rolkę palcem. W tym momencie bierzemy, przeciągamy i wracając zauważymy, że zrobiła nam się taka pętelka. W tą pętelkę przekładamy nić z tej strony. I wyciągamy szydło. Po czym z powrotem robi nam się pętelka. Pętelkę wkładamy, igłę i wyciągamy. Robi się nam pętelka. Wkładamy i wyciągamy. Jak widzicie, ja w tym momencie przy
szywam skórę, która ma już zrobione otwory. Oczywiście tą igłą możemy przekuwać skórę, natomiast jest ona przeznaczona raczej do przekuwania igieł, przekuwania skóry raczej cienkiej. Bardzo dobrze daje sobie radę z jakimiś cięższymi materiałami typu jeans, brezent, tym podobne. Natomiast przy grubszej skórze lepiej jest wcześniej sobie zrobić otwory. Jest to po prostu szybsze i mamy pewność, że nie uszkodzimy sobie igły. Ważne jest również to, aby przy wyciąganiu szydła zwrócić uwagę, aby nie wyciągnąć go za mocno, tak aby nie przeciągnąć pętli, która nam się robi, na drugą stronę. Ta pętla powinna być w środku skóry. Jak widzicie, idzie to całkiem sprawnie. A taki szew jest odwzorowaniem szwu maszynowego. Tak więc, jeżeli byście chcieli w ten sposób sobie kiedyś szyć, to nie mając maszyny, to nic nie stoi na przeszkodzie. Jeżeli chodzi o zakończenie szwu, najlepiej jest po prostu cofnąć się o 2-3 szwy. W taki sam sposób, jak do tej pory to robiliśmy, tylko że teraz robimy to wstecz. Tak, aby mieć pewność, że ten szew nam się nie rozpruje. Oczywiście na końcu tej nici możemy sobie zamontować igłę. Wyciągniemy i odetniemy. W ten sposób możemy szyć grube skóry. Ja zaraz zaprezentuję, w jaki sposób można szyć bez wcześniejszego przygotowania sobie otworów. Natomiast będzie to już cieńsza skóra. Ok, wracamy teraz do szycia skóry bez wcześniejszego wybijania otworów. Jak widzicie, ta skóra jest zdecydowanie cieńsza. Jest tutaj podwójnie złożona skóra bydlęca 1,2 mm. I sprawdźmy, jak będzie to działało. Przebijamy. I jak za pierwszym razem, poprzednio, wyciągamy nić. Tyle powinno wystarczyć. Przybliżamy. Wyciągamy. Przebijamy, przekładamy przez pętlę. Oczywiście w mniejszych, w cieńszych skórach będziecie musieli zwrócić baczniejszą uwagę na to, aby nie przeciągać tej pętli na drugą stronę. Przebijamy, przekładamy przez pętlę i wyciągamy. Po czym? Po raz kolejny przebijamy. Przekładamy nić przez pętlę. Wyciągamy. Nawet jeżeli zrobiliście teraz tak jak ja, czyli wyciągnęliście z powrotem, nic się nie dzieje. Po prostu przełóżcie.
I w ten sposób szyjemy tym szydłem. Jeżeli chcielibyśmy zakończyć szew, tak samo jak w poprzednim przypadku, przeciągamy przez poprzednie otwory, odcinamy i przypalamy. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że wyjaśnił Wam on, w jaki sposób używać tego narzędzia. Jeżeli uważacie, że przyda Wam się w Waszym warsztacie, bądź po prostu w domu, w skrzynce narzędziowej, dajcie znać, do czego jeszcze moglibyście go użyć. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i widzimy się w kolejnych produkcjach. Na razie, dzięki, cześć.